Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko ponownie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście dalej będziemy rozmawiać o Turcji i o Turkach. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy poplotkowały sobie troszeczkę o stereotypach, o mitach związanych z Turcją i z Turkami. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i zainteresuje Was ten temat. A więc zapraszam! Na początek chciałabym obalić jeden z najważniejszych, myślę, mitów mówiących o tym, że Turcy to Arabowie, a Turcja to kraj arabski i wszyscy tam posługują się językiem arabskim. Otóż nie, Turcja nie jest krajem arabskim, jest krajem oczywiście muzułmańskim, ale jest w pełni krajem świeckim i każdy w tym kraju może wierzyć w co chce. Turcy również nie rozmawiają w języku arabskim, mają swój całkiem inny język, język turecki. Język turecki należy do grupy oguzyjskiej i na całym świecie ponad 83 miliony ludzi posługuje się tym językiem. Oczywiście przede wszystkim w Turcji, ale również w Grecji, w Bułgarii, w Azerbejdżanie, na północnym Cyprze. Posługują się tym językiem. Również w Rumunii możecie spotkać się z językiem tureckim. Język arabski należy do grupy języków semickich i jest to całkiem inna grupa. Oczywiście język turecki ma dosyć dużo naleciałości z języka arabskiego, ale nie zapominajcie, to jest całkiem inny język. W tym języku posługujemy się alfabetem łacińskim. Wprowadził to Atatürk w 1928 roku. Bardzo powszechnie sądzi się, że kobiety muzułmanki muszą zakrywać się od głów do stóp tą taką czarną szatą, a może dodatkowo jeszcze powinny nosić tą chustkę zakrywającą twarz, która nazywa się burka i tylko widać oczy. Nie, moi kochani. Nie wszystkie muzułmanki muszą nakrywać głowę. W Turcji jest to sprawa wyboru i około 50% kobiet nakrywa głowy. Oczywiście tych czadorków czarnych nie noszą. Możecie też w Turcji naturalnie spotkać kobiety, które od stóp do głów nakryte są taką czarną szatą. Dodatkowo również mogą zakrytą mieć twarz burką, ale z pewnością nie są to Turczynki. Mogą to być Syryjki, mogą to być Arabki, bardzo często turystki. Generalnie w Turcji prawo zabrania noszenia burek, czyli tych chust zasłaniających całą twarz. W Koranie powiedziane jest, że kobieta powinna nosić się skromnie, a swoje wdzięki zostawić dla swojego męża. Ta skromność interpretowana jest przez ludzi, przez kobiety w różny sposób. Jedne uważają, że powinny zakrywać się od stóp do głów, jedne uważają, że powinny nakrywać tylko głowę i pod chustką chować bardzo często piękne włosy. Uważa się również, że włosy u kobiety są jedną z najważniejszych ozdób. Pełnią funkcję biżuterii i dlatego kobieta, chcąc pozostać skromną, bardzo często nie nosi czadorków, ale zakrywa wyłącznie chustką głowę. I to dla niej oznacza skromność. Jest takie powiedzenie, nie wiem czy słyszeliście, ja słyszałam kilka razy, mieć tyle żon co Turek, co oznaczałoby, że w Turcji dozwolone jest wielożeństwo. Nie, moi kochani, uprzejmie donoszę, że już bardzo, bardzo dawno temu wielożeństwo w Turcji zostało zniesione. Każdy Turek może mieć tylko jedną żonę, a każda Turczynka może mieć tylko jednego męża. Następną bujdą, która gdzieś tam krąży sobie po świecie, jest to, jakie to cudowne i wielkie haremy można spotkać w Turcji. Więc również obalam ten mit. W Turcji może przed 400 laty były haremy, ale już również bardzo, bardzo, bardzo dawno haremy są zakazane i nic takiego w Turcji się nie dzieje,
i nie znajdziecie. Niektórzy boją się, że jak pojadą na przykład do Turcji na wakacje czy na wycieczkę, to nie napiją się tam nawet piwa, ponieważ znowu pokutuje przekonanie, że skoro to jest kraj muzułmański, muzułmanie na pewno nie pijają alkoholu, więc i alkohol w Turcji jest niedostępny. No więc nic bardziej mylnego. Kochani, alkohol można kupić dosłownie wszędzie, na każdym rogu, w każdym sklepiku, w każdej restauracji, w każdym pubie jest alkohol dostępny. Nie jest on bardzo tani, ale naprawdę nie ma problemu. Również wszędzie możecie pijać ten alkohol. Na przykład w Polsce picie alkoholu w miejscu publicznym jest zabronione, a w Turcji, kraju muzułmańskim, nie ma problemu, żebyście na ulicy, na ławce napili się na przykład piwka. Więc jak powiedziałam, alkohol jest wszędzie, jest dostępny. Mały problem może być na przykład na wschodzie Turcji. Tam możecie spotkać się z tym, że alkohol tylko możecie kupić na przykład w wyznaczonych sklepach monopolowych, które otwarte są do godziny 22. Ale na zachodzie Turcji, we wszystkich miastach turystycznych, w kurortach, nie ma żadnego problemu z alkoholem. Picie alkoholu w Turcji w miejscu publicznym nie jest nielegalne. Możecie napić się spokojnie piwa, ale musicie uważać na miejscowe zwyczaje. Jeżeli będziecie na przykład w jakiejś małej miejscowości, w jakiejś wiosce, może zdarzyć się, że na przykład bardzo religijna, starsza osoba może Wam zwrócić uwagę, że nie powinniście w miejscu publicznym pić alkoholu. Również jeżeli na przykład zbliżacie się do takich miejsc jak świątynie, jak meczet, również nie wypada, żebyście w pobliżu tych miejsc spożywali alkohol. Pomimo, że w Turcji, jak powiedziałam, alkohol jest dostępny wszędzie i naprawdę pija się go czasami w bardzo dużych ilościach, to byłam bardzo zaskoczona, że będąc w Stambule, w tak wielkim, prawie 18-milionowym mieście, również wieczorem bywałam w centrum, późno w nocy, wracając gdzieś tam z jakiejś imprezy, z jakiejś knajpy, spacerowaliśmy nad cieśniną Bosfor. Uwierzcie mi, nie spotkałam żadnej pijanej osoby. Żaden osobnik nie zataczał się, żadnych bujek nie widziałam, nikt mnie nie zaczepiał, nikt na mnie nie cmokał, więc chyba inna jednak kultura picia. Lecąc pierwszy raz do Turcji, spotkałam się z takimi zdaniami: o Jezu, lecisz tam, nie boisz się, przecież to niebezpieczny kraj, a Turcy to są bardzo niebezpieczny naród. O Jezu, kochany, dziecko kochane, ja się strasznie o Ciebie boję, bo Cię jeszcze porwą i nie wiadomo, co tam jeszcze z Tobą zrobią. No więc muszę powiedzieć, będąc w Turcji, właśnie w tym wielkim 17-milionowym mieście, właśnie tam powinno mnie coś złego spotkać, jeżeli miałoby już coś mnie spotkać. Muszę powiedzieć, w Turcji czułam się i czuję się bardzo bezpiecznie. W każdym centrum handlowym jesteście sprawdzani. Przechodzicie przez specjalne bramki. Wjeżdżając do garażu podziemnego, automatycznie już podchodzi ochrona, każe otworzyć bagażnik, sprawdza, co znajduje się w bagażniku. Bardzo często przy wejściu do parku również jest szlaban, również jest ochrona, jest security, również kontrolują Ciebie. Bardzo dużo żandarmerii, bardzo dużo policji widać na mieście. Na lotnisku na przykład co najmniej 3 razy, albo nawet i 4 trzeba przechodzić przez te bramki kontrolne. Często poddawani jesteśmy osobistej kontroli. Naprawdę czułam się tam bardzo bezpieczna, nikt nigdy nie zaczepił mnie. Bywałam również kilka razy sama w centrum handlowym. Mam typowo słowiańską urodę, widać, że nie jestem Turczynką. Mogłabym być narażona na różne zaczepki. Nie wiem, może miałam takie szczęście, ale nigdy naprawdę nie czułam się zagrożona. Czułam się naprawdę bezpiecznie. Jadąc pierwszy raz do Turcji, również obawiałam się tego, co ja tam będę jadała. Skoro oni nie jadają wieprzowiny, a ja jestem bardzo mięsożerna i kocham ziemniaki, Matko Boska, co ja tam będę jadła? Chyba tylko kebab. No bo co? No przecież Turcy są znani tylko z kebabów. Więc nie, moi drodzy. Oczywiście kebab jest bardzo popularny w Turcji, ale w przeliczeniu na przykład na mieszkańca, to weźmy przykładowo Warszawę
i Istanbul. To zapewniam Wam, że w Warszawie znajduje się więcej budek z kebabem niż w Stambule. Jest bardzo popularny, jest może 20 albo 30 rodzajów kebabów, ale nie ma aż tyle budek, tyle restauracji typowo z kebabami, co właśnie w Polsce, czy właśnie w tej wspomnianej Warszawie. Turcja to nie tylko kebab. Proszę pamiętać, Turcja to bardzo zróżnicowana przede wszystkim śródziemnomorska kuchnia. Bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, również mięso. Jedzą baraninę, jagnięcinę, wołowinę, dużo drobiu. Na grillu, a wiecie, że słyną z super grillów, można naprawdę zjeść bardzo dobre mięsko. Ja byłam taką młodą jagnięcinkę. Była tak, słuchajcie, super przyprawiona, że w życiu takiej nie jadłam i marzę o tym, żebym znowu mogła ją kiedyś spróbować. Także naprawdę nie będziecie głodni w Turcji. Kuchnia jest bardzo bogata. Jedzą również ziemniaki, jedzą makaron, jedzą ryż, więc nie ma problemu. Kiedyś, dawno temu, myślałam, że Turcja to taki biedny, zacofany kraj. No, kiedy pojechałam tam pierwszy raz i później kolejne razy, oczy otwierałam szeroko ze zdziwienia, bo takich pięknych autostrad, takich pięknych szpitali, takich pięknych nowych mieszkań, nowych budynków, uwierzcie mi, nawet tutaj we Wiedniu nie widziałam. Naprawdę, drogi mają bardzo dobre, autostrady 4-5-pasmowe. Aż się chce po prostu po nich jechać. Szpitale nowoczesne, szkoły bardzo dobrze wyposażone. I to nie tylko prywatne, również szkoły państwowe. Więc nie wiem, uważam, że Turcja nie jest biednym krajem. Jeżeli chodzi o ludzi mieszkających tam, myślę, że przekrój społeczeństwa jest taki sam jak w każdym innym kraju. Są i biedni ludzie, i średnia klasa, i bogaci ludzie. Ale w Turcji, tak jak ja zauważyłam u naszej tureckiej rodziny i u naszych tureckich znajomych, ludziom powodzi się całkiem nieźle. Wystarczy popatrzeć na mieszkania, jakie mają. Standard mieszkań w Turcji jest całkiem inny niż standard mieszkań w Polsce. W Polsce standardowe mieszkanie dla rodziny 2 plus 2 to jest około 64 metrów kwadratowych. W Turcji średnie mieszkanie dla takiej rodziny to jest ponad 100 metrów kwadratowych. 4-5 pokoi, do tego dwie toalety, to jest naprawdę mieszkanie standardowe. Oczywiście buduje się również mieszkania małe, szczególnie dla młodych małżeństw są to mieszkania na przykład 70 metrów kwadratowych, 65 metrów kwadratowych, które mają na przykład tylko 2 czy 3 pokoje. Ale takie mieszkania naprawdę należą do mieszkań małych. Nie wiem, czy to jest standardem, ale znowu u mojej tureckiej rodziny i moich tureckich znajomych spotkałam się i to dosyć często z tym, że rodziny posiadają mieszkania lub małe domy nad morzem. Są to tak zwane domy wakacyjne. Często mama w okresie wakacji na 3 miesiące zabiera dzieci i wyjeżdża nad morze do takiego właśnie domu wakacyjnego. Ja nie mówię, że wszyscy, ale 50% rodzin, które znam w Turcji, właśnie jakieś małe mieszkanka nad morzem lub małe domki posiadają. No, u nas w Polsce nie wiem, ile rodzin stać na to, żeby mieć mieszkanie czy dom wakacyjny i żonę razem z dziećmi wysłać nad morze czy w góry. Na pewno zdarza się, ale nie jest to pewnie jakimś standardem. No, w mojej tureckiej rodzinie, a nie uważam, że są to jacyś bogaci ludzie, pracują na stanowiskach państwowych, są nauczycielami, siostrami w szpitalach, pracują w biurach, są urzędnikami lub prowadzą jakieś tam własne małe biznesy i stać ich na to, żeby właśnie mieć jakieś małe mieszkanko nad morzem lub mały domek. Super sprawa. I na
koniec chciałam obalić mit, który pokutuje jeszcze do dzisiaj, że święty Mikołaj pochodzi z Laponii lub dalekiej, zimnej Grenlandii. Nie, kochani, święty Mikołaj to biskup Miry żyjący w IV wieku. Mira należy do Turcji, więc święty Mikołaj, pamiętajcie, pochodzi z Turcji. I tym optymistycznym akcentem chciałam na dzisiaj skończyć. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, zostawiajcie je w komentarzach pod moim filmem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do następnego razu.